Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu B1. Kontynuujemy tematykę związaną ze sportem. Dzisiaj trochę o sportach ekstremalnych. Extremsportarten werden immer beliebter. Folgende Sportarten sind dabei an der Spitze, kann man so sagen. Also hier haben wir Statistik. Und diese Statistik zeigt, welche Sportarten, welche extreme Sportarten sind bei den Deutschen beliebt. Fallschirmspringen, hier haben wir 23%. Fallschirmspringen bedeutet auf Polnisch Skok Spadochronem. Bungee Jumping, hier haben wir 21%. Und das bedeutet Skok Bungee. Paragliding 18% und bedeutet auf Polnisch Paralotniarstwo. Tiefseetauchen 16% und bedeutet auf Polnisch Nurkowanie w głębinach. Samotauchen oznacza nurkować jako czasownik, a tauchen pisane z dużej litery nurkowanie. Mountain biking 11%. Czyli jazda na rowerze w górach. Canyoning 9%, czyli pływanie przez rwącą rzekę, przez kaniony. Survival training 6%, czyli survival, taki wyczerpujący trening. Free climbing 5%, czyli wolna wspinaczka, często bez zabezpieczeń. Tutaj mamy opis statystyki z lukami. Wypełnienie tych luk jest Waszym zadaniem domowym. Tutaj mamy pokazane, w jaki sposób możemy zacząć mówić o takiej statystyce i jak możemy połączyć jedno zdanie z drugim, by opis tej statystyki tworzył właśnie taką całość. Die Statistik zeigt, welche Extremsportarten bei den Deutschen beliebt sind. Czyli statystyka pokazuje, jakie sporty ekstremalne, rodzaje sportów ekstremalnych są szczególnie lubiane przez Niemców. Die meisten und, czyli większość lubi to i to. Ist nicht so beliebt wie das und das. Czyli coś nie jest tak lubiane jak to i to. An letzter Stelle stehen das und das. Czyli na ostatnim miejscu stoją to i to. Tutaj oczywiście pomiędzy świetnie by było, gdybyście dodali coś od siebie. Jeśli chodzi o sporty ekstremalne, to tutaj jest takie najważniejsze, zawarte najważniejsze słownictwo. O bardziej szczegółowym będziemy mówić sobie następnym razem. O całych zwrotach, a także przeczytamy sobie końcowy tekst z pytaniami i w ten sposób zakończymy tematykę związaną ze sportem. Zapraszam Was zatem za tydzień na kolejną lekcję.